Łączy ich nie tylko to samo imię i zawód aktora. Wielką pasją jest też dla nich muzyka. Przez nią Paweł Małaszyński, 46 L i Paweł domagała, 35 L. Tracą jednak dobre relacje. Do niedawna wiązała ich też ta sama scena teatru kwadrat i spektakl kłamstewka, w którym Paweł domagała był dublerem Pawła Małaszyńskiego. Reklama co? Więcej. Obaj zakochani do szaleństwa w swoich żonach od lat mają to samo spojrzenie, na męską wierność, rodzinę i ojcostwo. Nic zatem dziwnego, że połączyła ich przyjaźń i prywatnie, bardzo się lubili. Niestety, ostatnio ich drogi się rozeszły. Sukces płyty domagały, za sprawą hitu weśnie pytaj, sprawił, że jego kalendarz jest wypełniony po brzegi. Próbował łączyć koncerty z występami w teatrze, ale Małaszyński niezbyt chętnie przyjmował proponowane przez niego wolne terminy. Domagale nie odpowiadała ta ciężka atmosfera, i w efekcie odszedł z kwadratu. Zdradza na żywo ich znajome z teatru. Dodaje przy tym, że pojawiła się szczypta rywalizacji, bowiem Małaszyński, który od lat próbuje przebić się na polskiej scenie, nie najlepiej znosi sukcesy kolegi na tym polu. A przecież dla muzyki porzucił granie, w filmach, gdy był najbardziej rozchwytywany i świadomie zerwał z wizerunkiem Amanta. Jest wokalistą zespołu Cochise. Który gra ciężkiego rocka. Nie tworzymy pod publikę, lekko, łatwo i przyjemnie. Śpiewamy o tym. Co nas boli, wyznaje Małaszyński konsekwentnie zajmujący się tą pasją niemal ćwierć wieku. Niedawno znów zamknął się z kolegami w studiu. Nagrywali nową płytę Exit A Good Day, to Die, która zadebiutuje w październiku. Do pozycji domagały, otrzymującego za koncerty najwyższe stawki. Trudno będzie jednak dosięgnąć. To zupełnie inny krąg publiczności. Muzyka jest moją terapią. Zadaję pytania i szukam na nie odpowiedzi. Są chwile zwątpienia, ale nauczyłem się z tym żyć stwierdził Małaszyński. Jednak tych zwątpień jest wiele i chyba to one położyły. Siecieniem na relacji z przyjacielem z teatru